Okej, okay, może to nie był najlepszy pomysł z tą miniaturą. Długo nie będę jadł ketchupu. ale za to dzisiaj bierzemy się za legendarne studio Jibuli. A, jeszcze o wymowie dzisiaj pogadamy. Nie, żeby to robiło jakąś różnicę, ale już widzę komentarze. <grych> w każdym razie, Hayao Mizajaki, absolutna legenda japońskiej animacji. Wypuszczanie długo najnowszy film. Do polskich kin on trafi w styczniu, choć już są różne przedpremiery. The Boy and the Hero. Zapomniałem tytułu. Dziecko i Czapla? Tak, Chłopiec i Czapla. Więc stwierdziłem, że czas przyjrzeć się tym animacjom, przy których no, no zawsze jak mówię o jakimś anime i pytam, co byście chcieli dalej? O mój Boże, ale to jest wysyp, po prostu jak grzyby po deszczu. A, oglądałeś? Albo, co sądzisz o animacjach studia? I teraz tak, ja zawsze czytałem Ghibli. Ja po prostu nie wiedziałem, po prostu czytałem Giecha, Gibli, tak. Wiecie, czasem coś się czyta inaczej, jak się nie usłyszy, to po swojemu. I zrobiłem research, i okazuje się, że to nie jest takie proste. Okazuje się, w dużym skrócie, z tego co zrozumiałem, że. No tak, Japończycy wymyślili tą nazwę, ale wzięli ją z włoskiego. We włoskim ono nie istniało, bo to była tam jakaś coś chyba z samolotami czy, czy, czy samochodami. I generalnie po włosku bardziej brzmiałoby Gibli, ale sami Japończycy zaczęli mówić przez G, Oni nawet mówią takie Djiburi. Znowu no Amerykanie zamiast mówić Jiburi, mówią Ghibli, a jeszcze inni twierdzą, że to powinno być Gibli, bo, bo to nie jest tych języków. Mówcie jak chcecie, to jest moje meritum, ale ja już będę mówił Ghibli, już niech będzie. Księżniczka Mononoke. To film, którego scenarzystą i reżyserem jest Hayao Miyazaki, i opowiada on nam historię, dziejącą się, jak rozumiem, w. Nie wiem, XIV-15 wiecznej Japonii, ale jest to Japonia Fantazy, gdzie śledzimy naszego bohatera. Aż i który w obronie własnego ludu zabija demona, który zawładnął ciałem dzika, i, i ten demon, jakaś klątwa na niego przechodzi, więc on musi zostać wydalony z wioski, ale musi, albo przynajmniej stara się przemierzać kraj w poszukiwaniu ducha lasu, który może to z niego e, zabierze. I tak naprawdę nie wiem, czy to jest ta średniowieczna Japonia, powiedzmy, z któregoś tam okresu. No, ale wiecie, no, tam wpada na jakiś ludzi, patrząc po uzbrojeniu i tak dalej. Tak to mniej więcej wygląda, ale film, oczywiście, jest fantazy. Film, oczywiście, dotyka jakichś stworzeń lasu. Generalnie, motherfucker, pokemony latają i do nich gadają. Disgusting little creatures. <laughs> Trochę żartuję. Powiem wam tak. Bardzo mi się podobało. Aczkolwiek jest to film, w który wkręcałem się powoli. To znaczy, nie jest film, w którym się zakochałem od pierwszego wejrzenia. No bo na początku, rzeczywiście, nasz bohater walczy z jakimś wielkim dzikiem i ma klątwę i idzie dalej. I to jest film, który tak coraz bardziej, coraz bardziej mi się podobał. I to jest film, który podobał, Taka, wiecie, była prosta, prosta, wzrastająca na wykresie. Nie wiem, jak się nazywa. Gdzie tak coraz bardziej się wkręcałem w historię i nawet stwierdzam, że nie spoileruję dzisiaj. Wiecie co? Znaczy, będą jakieś tam rzeczy. Rzeczy, o których wspomnę, wyjęte z kontekstu, ale nie zamierzam opowiedzieć trzeciego aktu i finału filmu. Także jak ktoś nie oglądał, to myślę, że spokojnie możecie posłuchać. Oczywiście będę musiał powiedzieć o pewnych tematach i tak dalej, co tam się mniej więcej w filmie dzieje, ale jakieś tam wnioski, ale bez takiego full spoilera. I to, co mnie zaskoczyło pozytywnie, po pierwsze, to jest to, że film zaczyna się w taki sposób, że można by sobie pomyśleć, a okej, okay, jest jakiś demon, demon nie lubi ludzi, bo ludzie walczą z. To jest taka bardzo taka. Prośrodowiskowa wiadomość, ludzie walczą z lasem, z duchem lasu, z duchem przyrody, z jakimiś ze zwierzętami. Ludzie są źli, bo ingerują w, w środowisko. No i to jest coś co jakże aktualnego, prawda? Zawsze i wszędzie w, <laughs> w obecnych czasach. Natomiast no nie było coś, co w pierwszej chwili sobie pomyślałem, o jakie to fascynujące, źli ludzie, dobry las, ludzie niszczą środowisko. No to takie dosyć oczywiste. Ale nie, ponieważ wewnątrz tego loru, wewnątrz tego świata fantazy, gdy poznajemy poszczególne, nazwijmy to frakcje, tą frakcją mogą być właśnie gadające, demonowato wyglądające dziki albo biegające te, te, te białe wilki. I tutaj tylko powiem, że e, oglądałem na początku po japońsku, potem sobie zmieniłem na angielski. Angielski podobał mi się bardziej, obejrzałem większość po angielsku, między innymi dlatego, że właśnie te demony, znaczy nie demony, te ci boszkowie lasu z tych różnych frakcji gadają fajniejszymi głosami po japońsku. W japońsku gadali takim po prostu, że jakiś japończyk gada, a tutaj jest taki miks yy, jakby dźwięku tego zwierzęcia z y, fajnie przerobionym głosem ludzkim. Now I too carry within my breast a human bullet. Nago fled and the darkness took him. Także podobało mi się to bardziej, więc mówię, ja czemu nie? Czemu nie? Why not? E, wiem, że zaraz ktoś mnie zje, no bo wiadomo, anime się ogląda tylko po japońsku, ale szczerze, dla mnie to jest kwestia po prostu, które mi bardziej akurat pasuje, które jest lepsze, może. Wiecie, tak jak się wychowałem na Dragon Ballu francuskim i no, może dzisiaj bym go tak nie oglądał, ale spokojnie by mi zadziałał. Spokojnie mam z dzieciństwa głosy po francusku, no nie? Także tak. W każdym razie okazuje się, że te wszystkie frakcje się wzajemnie nienawidzą. Ludzie nienawidzą zwierząt, znaczy tamtych jakich bożków tych. Ci nienawidzą tych ludzi, więc, się, więc zabijają ich, ci zabijają tamtych ci ludzie między sobą po, no, takie generalnie wszyscy ze wszystkimi walczą i jeśli jest jakaś wiadomość płynąca z filmu to raczej ogólnie dotycząca nienawiści i takiej takiej <laughs> Jakby znaczy wiecie, no film promuje oczywiście to razem z głównym bohaterem, żeby ludzie i zwierzęta i, i środowisko przestali ze sobą walczyć. To of course. Nawet on jest w takiej ciekawej sytuacji, ten nasz bohater, gdzie parę razy w trakcie filmu, zamiast, bo, zamiast takiego typowego dobra i zła, że on jest po której stronie i ratuje świat, on wpada do sobie między wszystkich, żeby właśnie, on, on jest po żadnej ze stron, mówi: Przestańcie walczyć. <laughs> I jakby jego przynależność, po której on stronie, jest kwestionowana nagłoś przez różne strony tych konfliktów w trakcie filmu kilkukrotnie. I to jest ciekawe, bo, bo, bo nie ma takiego zero-jedynkowego, wiecie, dobro-zło, tylko raczej... <ściałem>, chciałem zrobić porównanie, wiecie, ze strefą gazy obecnie i w ogóle tam tym regionem, bo trochę tak w tym filmie jest, że na zasadzie od siedmiu pokoleń ci zabijają nas, więc my zabijamy ich i... I, 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 I wszyscy wszystkich zabijają i wiecie, i kto jest zły? No, albo wszyscy, albo nikt, Diabeł tkwi w szczegółach, ale wiadomość tego filmu płynąca jest taka, że nie tędy droga. I to było całkiem fajne, że to, ta natura tutaj to, to mnie bardzo zaskoczyło właśnie. I nawet ostatnio recenzowałem serial, który polecam. Mało osób oglądało recenzję, mało wyświetleń. Scavengers Reign, który dzieje się na innej planecie. To jest takie science fiction w kosmosie, i to jest takie bardzo, 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 bardzo mocno kreatywne zbudowanie fauny i flory na tamtej planecie, która jest obca i fascynująca, ciekawa, jest ciekawy ekosystem. I no, zalążki tego w Księżnicy Mononoke są. Tutaj nie ma jakiegoś skomplikowanego ekosystemu, ale te elementy fantazy, to jakie tu są istoty, e, takie baśniowe wręcz... E żyjące w tym lesie i właśnie tam współpracujące lub walczące ze sobą, było ciekawe. Takie naprawdę ja się śmieję z tymi pokemonami, bo mi się wszystko. Jak widzę jakieś takie zwierzęta, to gadam o Pokemonach, ale oczywiście to nie ma nic z Pokemonami wspólnego. Tutaj jest tak bardziej baśniowo, co jakieś boszkowie, są jakieś takie. Powiem Wam, że te wszystkie sceny z bohaterami, czy ludzkimi, czy właśnie tymi zwierzęcymi bożkami, były bardzo ciekawe. I to muszę powiedzieć, że jest zaskakujące, że te z... szczególnie ci boszkowe zwie... te zwierzęta mają w tym filmie taką jakąś potęgę, majestatyczność, ale też wzbudzają strach. Jest kilka momentów, gdzie tam jakiś ten dzik gada tym dziwnym głosem i ma jakieś takie to spojrzenie. i ten. Jest w tym filmie coś, czego. No nie wiem, jakbyśmy oglądali jakiś awatar czy coś tego typu i patrzymy na. O, jakie piękne jakiś tam zwierząt. No, nie czuć jakieś czuję to zwierzątko w zo. W tym filmie jest jakieś takie. O, wow, ja czuję, że obcuję z jakąś. Z czymś więcej, nie? To jest bardzo ciekawe. <laughs> wow. Ale w Ludcy Bohaterowie też są bardzo ciekawi, głównie ze względu na tą taką niejednoznaczność, właśnie, że ktoś, kto mógłby być typowym Bedgajem w tym filmie, bo, bo, bo chce pozabijać te zwierzęta, wcale nie do końca jest Bedgajem, ponieważ jednocześnie ogarnia swoje społeczeństwo i broni swoich ludzi. I ci ludzie też, wydają, też też są ciekawi. Ci ludzie tutaj widać, że jest bardzo mocno nastawiona walka na przetrwanie, i ten świat jest bardzo taki, żeby dawno, dawno nie, nie rzucałem porównań, więc trochę gra o Tron Style. To znaczy że na każdym kroku, jak nasz bohater rusza w podróż, widzi zło świata. I też w ogóle to, co mnie zaskoczyło, to, że te... Bo ja z tego, co pamiętałem, tak... z tego co Bo ja naprawdę jestem zielony w, anim w animacjach studia Ghibli, mimo że, no, wszędzie mi się one obijają o twarz. Na każdej liście najlepszych animacji, na każdej li liście nawet niekoniecznie animacji, po prostu świetnych filmów, Spirit of the Way jest wymieniane, Oscarowe. Eee, ja po prostu nigdy na nie nie trafiałem, no nie wiem, no nie wychowywałem się w anime. Dragon Ball oglądałem na RTL-u i teraz jest dla mnie to przepiękny czas, żeby je ponadrabiać i wchłonąć cały ich geniusz, bo widać, że to są po prostu zajebiste animacje. Ja nie, ja, wiecie, ja nigdy nie ukrywam, prowadząc ten kanał, że ja w świecie anime jestem taki, wiecie, no, staram się, coraz więcej mam do anime tylko szacunek, w tym sensie, że co lizne te lepsze, to naprawdę są czymś fascynującym, a ja kocham kino w każdym gatunku, tak, wiecie, nieważne, co to będzie z jakiej, jak, jaką kreską robione, jeśli stoi za tym jakaś jakość, to ja jestem za. A tutaj jest to na jakości. I to było dla mnie zaskakujące, bo ja zawsze myślałem, że te animacje studia Ghibli są bardziej. E, nie dla dzieci, bardziej takie, znaczy takie familijne no dla wszystkich, ale bardziej Toy story niż jakaś rozpierducha. I e, tutaj jest naprawdę kilka jest brutalnie. Te, te demony, te, te, te właśnie te zwierzęta demonowate są same w sobie straszne, i było takich kilka momentów takich creepy, ale nawet to, że jak nasz bohater tam nie wiem, no, widzi jak ludzie ucinają sobie ręce, jak strzela z włóku, to w ogóle komuś tam odrąbuje głowy. <śm> W sensie, naprawdę to jest bardzo, bardzo taka baśnia, ale taka, taka, taka dorosła baś, bardzo mocnym dorosłym, dla, dla dorosłego widza po prostu. bo to ciekawe. E, przypomniało mi się sprzed dwóch lat Lowery'ego mm, The Green Knight, prawda, film taki właśnie live action, ale baśniowy, taki inwokujący taką jakąś, wiecie, jakieś, jakieś stworzenia, naturę, coś coś dziwnego, mrocznego, coś się kryjącego i Mononoke, jak dla mnie, było lepszą wersją tego, w tym sensie, że było jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze, jeszcze bardziej intrygujące, jeszcze bardziej... Trzymający mnie też w napięciu. Ponad dwie godziny filmu, a naprawdę trzyma w napięciu. Naprawdę fajnie się ogląda. Mówię, nie zdradzam trzeciego aktu, ale jest w wielu miejscach zaskakujący. W wielu miejscach właśnie tak Trzymający w napięciu, że o mój Boże, czy zdąży ten tego uratować i tak dalej? Czy ten się poświęci? Czy ten przeżyje? W ogóle co tu się dzieje? O mój Boże, jakiś duch lasu, co tu jest? Trzeci, jak naprawdę wprowadza dla mnie w moim życiu coś nowego. Nie widziałem takich rzeczy jak tutaj. Eee, także hej, baśniowe anime od jakichś geniuszy, prawda, Mijazakiego, konkretnego geniusza, tak? Bardzo ciekawe. I na koniec, ale to, co muszę powiedzieć, co naprawdę dobrze wybrzmiała w tym, w tym filmie, to jest muzyka. I muzyka jakby, ja bardzo często, ja to nieraz mówiłem na kanale, że ja jestem jakiś trochę upośledzony w tej kwestii. Ja często muzykę tak za drugim razem słyszę, albo na przykład, wiecie, za pierwszym nie słyszałem w ogóle, a potem to jest mój ulubiony soundtrack. To wiadomo, jak soundtrack już jakiś znam, to się wsłuchuje od razu, że genialny. Ale często, jak oglądam pierwszy raz, to tak gdzieś mam to z tyłu, więcej patrzę na, wiecie, na zdjęcia, na reżyserię i tak dalej, nie? A tutaj muzyka to po prostu wie, w połowie filmu i mówię ma mać, to jest najlepszy soundtrack w tym roku jaki słyszałem No znaczy, nie z tego roku, ale wiecie co mi chodzi, że w tym roku jaki słyszałem Mówię wow, jest to kapitalna jest ta muzyka Nie wiem na ile mogę puścić, bo mi prawa autorskie to zjedzą Ale no, jest sztos No i sama animacja, sama animacja, która Z jednej strony jest tutaj bardzo dużo nieruchomych backgroundów Wiecie, tła po których bohaterowie się ruszają. I no to jest mało imponujące, nie? Jak wiecie, macie po prostu. Wiecie, przez 5 sekund na ekranie, po prostu, tam 15 sekund, coś nieruchomego, i tylko bohater się rusza. Nie jest to aż tak widowiskowe, jak, nie wiem, zmieniające się całe miasto w Akirze, które teraz jest w skinach w ogóle, polecam mi się, jeśli macie obok siebie. Ale animacja, jako animacja w sensie ruch, bohaterowie, to jak walczą, to jak chodzą, to jak, to, jak, co, jak się w ogóle, w ogóle, to jak żyją ci ludzie w tym filmie i te zwierzęta. Absolutny sztos, to znaczy to co się dzieje, to co jest rzeczywiście animowane, to że ci ludzie tu jak się poruszają po prostu wow, to, to robi wrażenie ogromne, naprawdę, w sensie animacja była fantastyczna. A całość bardzo ładnie wygląda i, i ten duch lasu wzorowany na jakichś tam japońskich na pewno terenach, um, no wygląda świetnie. Także mi się generalnie bardzo podobało, Księżniczka Mononoke zostanie ode mnie 8,5, naprawdę kawał solidnego kina. Może kiedyś obejrzę to tam 10, może. Tam, wiecie, to jest też pierwsze moje obejrzenie, ale naprawdę bardzo mi się podobało. E, jedne co tutaj miałem Mindfuck, to z tytułem, z tą księżniczką Mononoke. Zrobiłem research. Pewnie ci z Was, co są maniakami, to wiedzą, że to oryginalny tytuł Mononoke Hime. Jeśli dobrze czytam, e, to, to jest jakiś taki bardziej bezosob bezpłciowy duch i symbol czegoś, coś w tym stylu. No teraz trochę radzę. Zgooglujcie sobie, nie, nie, nie cytujcie mnie, tylko zgooglujcie, ale że generalnie błędnie przetłumaczyli na to, że to jest księżniczka, i to jest ona, i takie tu chodziło o coś innego. Ten tytuł, ten tytuł był trochę mm, w języku oryginalnym inny, potem to spłaszczyli na angielski, na Polski wzięli z angielskiego zapewne, i tak dalej, ale to wiecie tam szczegóły. Jak ktoś się chce tym zainteresować, wpiszcie po prostu, co to znaczy ten tytuł w Google i będziemy wytłumaczone. A i właśnie, czekam na wasze opinie, moi drodzy, jak Wam się podobał ten film, czy oglądaliście czy nie, może się przymierzycie eee, i co, no myślę, że Spirited Away trzeba będzie jeszcze przed Czaplą zrecenzować i nie wiem, zobaczymy, czy starczy czasu na coś więcej, ale w każdym razie hej, dla mnie, fas... zawsze jak zawsze jak odpalam anime i, i potem wy mi polecacie tysiąc różnych anime, to ja mam tak kurwa, no nie mam czasu po prostu, bo tak, ja nie, nie mam nic przeciwko temu, to był kapitalny kawałek kina to był jeden z lepszych filmów, jaki widziałem w ostatnim czasie po prostu nie ma czasu, ale hej, jeszcze na pewno coś sprawdzimy, czemu nie. Puszka Pandory otwarta. Czekam na wasze opinie i do zobaczenia w kolejnym, ponarzekajmy o filmach.